The film tells the story of two girls who come from totally different backgrounds. Micah lives in a dysfunctional family, whereas the other girl, whose name is Sarah, comes from a wealthy family. These two girls constitute the film's main characters. The girls like and support each other. They are friends, although the odds are not in their favor, firstly, because of their peers at school, Sarah's parents, and then due to subsequent events. W szkole, córeczko? W porządku. Po dzisiejszym sprawdzeniu tylko ja i Majka otrzymałyśmy piątki. Słuchaj, moja droga, czy ty w szkole nie masz innych koleżanek poza Majką? Oj, mamo, co wciąż od niej chcesz? Wiesz sama, jakich ma rodziców. Nie chciałabym, abyś była świadkiem picia alkoholu lub poczuła się przekleństw. Thank you.
Oby to się więcej nie powtórzyło, bo pójdziemy do dyrektora. Na przerwę. Jak ty to wszystko wytrzymujesz? Długo to trwa? Od zawsze. Wciąż się ze mnie śmieją. Odkąd tu zamieszkałam, zauważyłam, że ci chłopcy dokuczają ci także poza szkołą. Nie wiedziałam nawet o tym, że pochodzą z naszego osiedla. Tak dłużej być nie może. Czemu mi o tym nie mówiłaś? Nie chciałam, żebyś ty też się ode mnie odwróciła. Gdybyś zobaczyła, jak inni mnie traktują. A rodzicom swoim o tym mówiłaś? Nie chciałam ich tym martwić. I tak mają dużo swoich problemów. Trzeba coś z tym zrobić. Majkę ciągle lepiej. Chcę jej jakoś pomóc. Nie wiem, może z wujkiem Adamem pogadajcie. No, wujek by mógł nam pomóc. Jedźcie do niego. No i chyba nawet tak zrobimy. No. Ćwiczenia, które wykonują, mają pewną swoją tradycję. Są na tyle skoncentrowani, że w tej chwili nic nie jest w stanie wytrącić wzoru nowagi i nie wolno im przeszkadzać, bo i tak nie skończą aż do momentu, kiedy pachnie nie dobiegnie do końca. A twoja ciocia chyba nie jest z Wolkowca? Nie, pochodzi z Chin. Później ci ja nie powiem, a teraz chodźcie przywitamy. Poczekaj. Co znowu? A gdzie ty będziesz, jak będę rozmawiała z Fryderykiem? Może poproszę ciocię, żeby prowadziła Fryderyka, to sobie na nim pojeżdżę. Co? Jaka Fryderyka? Tak się nazywa ich koń. Nie mają konia? Tak, mają konia. Dziwisz się, jakby mieli konia. Dobra, koniec już tych pytań. Chodźcie, przywitam. Przede wszystkim na początek musisz zacząć od siebie, a więc przeciwstawić się własnym słabościom. To, co rodzi się w twoim umyśle, taką będziesz. Jeżeli okażesz im słabość, oni wykorzystają to przeciwko tobie. Natomiast jeżeli okażesz im pewność siebie, zatrzymasz ich. Ale jak ja mam to zrobić, jeśli się ich boję? Jeśli będziesz gotowa, przyjdź do mnie. Wtedy rozpoczniemy drugą lekcję. Dobrze?